Cześć, ludzie. Jeju, ale ciężka ta sobota. Nie no, jest sobota, nagrywam sobie. A wiecie dlaczego? Bo jest poważne święto tutaj. Biegam sobie na orkach, trochę sobie poekspiłem. Kurwa, jak mnie denerwuje to, że czasem tym argonemką mi się tak te walki zacinają. I wiele rzeczy, które powinno działać ogólnie w tym argonemką, już niekoniecznie tak działa. Gdzie pianki sobie zrobiłem? Ha? Nie no, jest powiedzmy takie święto. Czy powiedzmy, no jest po prostu. Dzisiaj jest, wiecie który? Dzisiaj jest 12. I ja nawet nie wiedziałem dokładnie, którego to jest, ale dzisiaj mam imieniny, więc tam zdrowia, szczęścia, pomyślności dla mnie, ja wiem. No i tak sobie spędzam tą sobotę. Biegam sobie na orkach. Wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że jeszcze do niedawna chodziłem z chełmikiem na 17, na 18 level. Mój ekwipunek to raczej nie wygląda zbyt wybitnie, ale no jakiś tam jest. Nie, patrzcie, nawet nie mogę sobie czegoś takiego zrobić. Patrzcie, klikam quick fight. Kurwa, klikam F i tak czasem te walki mi się tak bugują, że ja nie mogę po prostu walczyć szybko. Nie wiem. Dobra, mam trochę wam do powiedzenia. Patrzcie, o, zjem sobie urodzinowe ciasto. Czy urodzinowe, imieninowe. Ogólnie to ja. Patrzcie, czasem ta szybka walka ogólnie działa, czasem nie działa. Teraz na przykład nie, o, zadziałała. Powiem wam ogólnie o rzeczach, które zobaczyłem w tym argonem.com. Zobaczyłem pewien schemat. Tak jak ogólnie nie wiem dokładnie, kiedy powstało tym argonem.com. Załóżmy, że powstało z 5 lat temu, bo wydaje mi się, że to tak szacunkowo rok plus minus. O, to jest tak. Tak właśnie powstało. Coś z 5 lat temu. Tak mi się wydaje. 4, może 6. Nie wiem dokładnie. I było to tak, że tym argonem.com było robione na, powiedzmy, bazie margonem.pl i rzeczy, które powstały ogólnie wtedy, czyli na przykład mrówki są, bo wtedy powstały, to one są w tym margonem.com. Ale wiele rzeczy, które później powstały w margonem.pl, to już te schematy niekoniecznie powstały w margonem.com. Mianowicie, o czym mówię, biegałem sobie na gulach już jakiś czas. Wiecie dlaczego? Bo chciałem sobie zdobyć ostrze guli, które jest na 38 level. Bo z czasem zrobili coś takiego, że z orków zaczęły wypadać jakieś takie inne przedmioty, właśnie jak naszyjniki, jak pierścienie chyba, tak, pierścienie były. I jakieś takie inne przedmioty, które można po prostu założyć, takie naszyjniki na 39 i tak dalej. I chciałem sobie nawet takie zwyklaki założyć. Biegałem sobie też na gulach, żeby zdobyć te ostrze gula, czy jakieś powiedzmy inne przedmioty. Bez sensu, bo to już nie zostało zaaplikowane do margonem.com, a ja tak się łudziłem, że jednak te rzeczy są w tym margonem.com. W tym margonem.com są rzeczy, które, bo to tak jest, w margonem.com są rzeczy, które są w margonem.pl, ale niekoniecznie i odwrotnie, w margonem.pl są rzeczy, które są w com. Kurwa, wiecie o co chodzi? Jedne rzeczy są indywidualne do którejś wersji, tak? Tak jak na przykład w margonem.pl macie te naszyjniki z orków, ostrze guli, tak samo z guli. To tutaj macie na przykład takie rzeczy, których nie ma w PL, czyli właśnie stakowanie się niektórych rzeczy, tak na przykład o tych miksturek. Stakowania się w PL nie ma. I o to właśnie chodzi, że do niektórych rzeczy trzeba przyzwyczaić. Ktoś mi tam ogólnie pisał, ja też to rozkminiałem, w jaki sposób to działa. W statystyki nie wchodziłem, bo nie, to chyba w regulaminie. No, tam chyba w statystyki, nie wiem kurwa gdzie to jest. Chodzi mi o to, że nie wiem, jak działa to ogólnie z tymi czerwonymi bądź żółtymi łapkami, bo wiecie, w margonem.pl macie coś takiego, że od 24 do 6, tak, chyba do 6, są właśnie, o, właśnie macie zburzoną twierdzę. W margonem, kurwa, już mi zabrakło słowa. Ej, kurwa, już się zgubiłem. Po prostu jest inaczej, tak. Dajmy sobie. A, dobra, właśnie. W margonem.pl są czerwone mapki od 24 do 6. Tutaj jest tak, patrzcie, tutaj mam żółtą mapkę, nie? I to jest beka. Bo przychodzę tutaj i jest czerwona mapka. To nie jest tak, że ogólnie to jest przewrócone względem na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie jest inna strefa czasowa, tak? Jest chyba minus 1, tak mi się wydaje. Patrzcie, bo tutaj mamy czerwoną mapkę, a tutaj żółtą. I ja tego zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak jest. Biegacie sobie na przykład na jakimś, byłem na Elitce dwójce,
która ma który level? Ta elitka ma. No i widzicie, szybka walka mi nie działa. Ta elita dwójka ma 30 level, tak? I tam jest na przykład czerwona mapka. Tutaj biega mi jakiś ziomeczek i ja go już nie zabiję, nie? Jakbym był na tamtej mapce, to bym go zabił. I właśnie nie wiem, o co chodzi, bo patrzcie, wchodzimy sobie na mapę i macie, że tu jest żółta, tu jest żółta, tu jest żółta, żółta, czerwona. Tutaj jest czerwona i ta mapa jest zrobiona na podstawie margonem.pl i to są dane nie z margonem.com, tylko one są fałszywe. One są robione, zajebane z margonem.pl i wiele rzeczy ogólnie jest podjebane po prostu z PL, mimo że one nie są wiarygodne. I tak naprawdę jak człowiek ma wiedzieć, jaka jest ogólnie mapa? Gdzie? Patrzcie, na przykład... Boże, gdzie jestem? Właśnie, tutaj jest pokazane, że jest żółta mapka. Tutaj jest pokazane, że jest żółta mapka. A w rzeczywistości tu mamy żółtą mapkę, czyli PvP za zgodą, tak? Czyli jak mamy tutaj mieczyki odpalone, to sobie możemy walczyć. Wchodzimy tutaj. Jakim chujem jest ogólnie... O, teraz mi się zmieniło. Nie. Dobra, ta mapa. Forest Fort, tak? Nie. Co to jest za mapka? Ja pierdolę. Nie wiem. Chyba jestem po prostu głupi, ale fajnie ta mapka wygląda. Nie wiem, po prostu jest wiele... Dobra, to akurat mój błąd. Ale to nie jest, jest zajebane jednak, ale... Chodzi o to, że bardzo często ciężko jest dojść do tego, gdzie jaka mapka jest, bo wielu ludzi na przykład jak ja przyzwyczaiło się, że wie na przykład o, zniszczone opasło zielona, zburzona twierdza żółta, po 24 czerwona, tam na prawo też powinna być żółta bądź czerwona po którejś godzinie, a tutaj jest inaczej, że tu macie czerwoną, to macie żółtą i w ogóle nie wiecie, o co chodzi, tak? Dlaczego tak jest? Soj. Pieseł XDD. Nie no, supernik. Dlatego też powiem, że ja jestem w takiej sytuacji, że biegam sobie tutaj z miejsca do miejsca. Zbieram jakieś zwyklaki po prostu. Patrzcie, ja tutaj gdybym tego zwyklaka nie miał, to bym biegł z hełem na 18 level. I jakoś tam próbujemy związać koniec z końcem. Hajsu mamy, tylko problem jest taki, że na aukcjach nie ma za jakoś dużo przedmiotów. Była dwuręka unikatowa z towara, ale dowiedziałem się o niej zbyt późno, więc biegam sobie ze zwykłą na 37 level. Będę musiał sobie przejść po prostu po ekspowiskach niektórych i pozdobywać jakieś zwykłe przedmioty, bo jednak będą mi potrzebne. Unikatów też nie ma jakoś super dużo na aukcjach i no trochę jest problem właśnie w tym, że nie gra tu jakoś... Może postaci jest może sporo na tym świecie, ale tak systematycznie nie gra dużo osób, przez co nie ma na aukcjach aż tak dużo przedmiotów. Pisaliście mi ogólnie coś takiego, że mogę dołączyć sobie do klanu i... mogę sobie po prostu dołączyć do jakiegoś klanu, żeby mieć dwa razy większe doświadczenie za questy, tak? Tylko, że ja dużo osób nie znam tutaj. Była osoba, która mi nawet zasugerowała, że mogę napisać jej na pocztę. Mogę coś takiego zrobić, bo myślę, że ten eks przydałby się i poza tym mógłbym poznać też wiele osób, których mógłbym się odezwać w razie, gdybym chciał kupić jakiś przedmiot po prostu, który by mieli. Więc no, to na pewno zaleta. No lepiej znać. Ja wychodzę z takim założeniem, zarówno w grze, jak i w życiu, że warto ogólnie budować sobie jakąś taką sieć kontaktów, bo nigdy nie wiadomo, co Wam będzie potrzebne. Na przykład możemy to podać na przykładzie Margonem. Potrzebujecie na przykład unikatu na 40 level. Nie, na przykład nie wiem, skarmazyna jakiegoś, tak? Jeśli znacie kogoś i ta osoba zna kogoś, kto ma ten przedmiot, no to łatwiej jest Wam dojść niż po prostu, jeśli tych osób nie znacie. Tak samo na przykład w życiu. Potrzebujecie mechanika, to po co macie iść do osoby trzeciej po prostu, czyli... Znaczy macie iść do osoby, która po prostu się tym... ma jakąś reklamę i tak dalej, wiecie, jest mechanikiem. Czyli nazwijmy to aukcją, tak jak w Margonem na tym przykładzie. A jeśli możecie ogólnie kupić taniej i kupić konkretny przedmiot, bo nie zawsze wszystko jest na aukcjach, to właśnie przez taką sieć znajomości możecie dojść do tego. Więc no, to jest warte, powiedzmy, uwagi. Wiecie co? Właśnie kiedy zacząłem pić tego Desperadosa, nie, znaczy, przepraszam, to nie jest Desperados, to nie jest piwo na pewno, nie, bo mi zaraz zablokują ogólnie film. Wiecie co jest fajne ogólnie w tym? Macie ogólnie takie kody w Desperadosie. Ja naprawdę, ile ja tego wypiłem w życiu, znaczy w życiu, przez ostatni czas i te kody były, ja ich nigdy nie wykorzystywałem. Wiecie, jak fajnie się je wykorzystuje? Wchodzicie na stronę ogólnie Desperadosa, nie żeby to nie była, że jakaś reklama czy coś, tylko po prostu, no szczerze, tak, lubię takie smaczki, nie? Bo macie ogólnie coś takiego, że na lato jest bardzo dużo takich promocji na piwa, tak? Czy to w jakiejś warce, czy to w jakimś żubrze na przykład, macie coś takiego, że pod kapslem macie ogólnie, czy wygraliście piwo, czy nie.
a na przykład w Desperadosie są kody, nie? I możecie tam wygrać jakieś pieniądze. I wiecie, jak fajnie się rejestruje, bo wchodzicie sobie na, jeśli macie Facebooka, no ale myślę, że raczej większość osób w 2018 roku to jednak Facebooka posiada, bo no, ma dużo zalet, tak? Też i wad. Nie powiem, że nie. Posiadanie Facebooka to nie tylko zalety, ale o tym kiedyś też mogę poopowiadać. I przez Messengera ogólnie gadacie sobie z botem Desperadosa i możecie sobie właśnie na przykład zarejestrować te kody przez rozmowę z nim i wiecie, czy wygraliście, czy nie. Ja na przykład, jakbym miał te wszystkie kapsle, to myślę, że coś bym wygrał. Ale jednak nie mam już tych kapsli, mam tutaj dwa jedynie. Trzy zarejestrowałem. I lubię ogólnie coś takiego, wiecie, bo tak jak ogólnie macie taki nawyk, że nie wiem, lubicie sobie czasem od czasu wypić piwo, to powiem szczerze, że ja wolę właśnie sobie kupić takie, gdzie możecie coś wygrać. To wiecie, taka podobna zasada jak w Big Milkach mieliście kiedyś, że wygrywacie, czy to w Lajsach, nie? Wiecie, taki, powiedzmy, to jest tak, że kupujecie, co i tak byście kupili, ale macie powiedzmy taką zdrabkę, nie? Coś takiego. Taka losowość. Ja osobiście takie rzeczy bardzo lubię, więc no, mi się podoba. O, ciasto trzeba zjeść. Ja jestem ogólnie człowiekiem. Mogę, kurwa, ja się tak rozgaduję. Ja się tak strasznie rozgaduję, jak wpiję cokolwiek. Naprawdę, mój język wtedy to potrafi napierdalać. Ja ogólnie jestem człowiekiem, który nie lubi, jak mu się daje talerzyk do ciasta. Wiecie dlaczego? Bo ja zwykle jak mam ciasto, nie wiadomo jakich nawet rozmiarów, to ja je taką. Po co to jest? To za tym pływa. Powiem wam, że... Ale to zaraz przejdę. Możemy sobie przejść do miasta, myślę. Przy okazji to Wara zabijemy. Poopowiadam wam jeszcze coś. Wiem ogólnie, jak działają tu wszystkie teleporty, tak? Macie wszystko. Ale mogę z wami ogólnie zwiedzić takie miasta jak Nita czy Tuzmar. Możliwe, że będą jacyś handlarze dodatkowi, którzy mi się przydadzą, tak? Bo na tych orkach to się idzie zajebać. Nie no, postałbym chętnie na tej E2 30, ale właśnie tam jest cały czas czerwona mapka, widzieliście. Byliśmy przed chwilą na Razuglagu, jest żółta. I nie wiem, chyba trzeba się nauczyć nowego schematu, które mapki są czerwone, a które żółte w tej grze. Z którą godziną też się zmieniają i czy się w ogóle zmieniają, to też trzeba ogólnie obadać. Bo nie wiem właśnie, jak to tutaj wygląda, czy to jest ustawione tak, że czas tej grze jest tak samo liczony jak w PL, że 24 godzina to jest taki powiedzmy zmiana żółtych na czerwony. Czegoś inaczej, bo to możliwe, że strefa czasowa jest tutaj uwzględniona, ze względu, że ta gra raczej nie miała być dla Polaków, tylko miała być właśnie dla ludzi, którzy są z zagranicy. Ale powiem szczerze, że naprawdę przyjemnie mi się tu gra. Poświęcam tyle czasu, ile mogę. Mimo, że mam sporo pracy. Wiecie, jak moja praca teraz wygląda? No mam wypowiedzenie, do końca maja pracuję, ale ugadali tak ze mną, że czy mogę popracować ogólnie do czasu, kiedy jest ogólnie więcej roboty i zapłacą mi po prostu za urlop. Urlopu mam 14 dni i wstępnie się zgodziłem, tylko też chciałbym wykorzystać urlop, bo mam do niego pełne prawo. I wtedy właśnie zamierzamy z moją ukochaną dziewczyną, z moją ukochaną dziewczyną wylecieć. 13 czerwca mamy bilety. Jakbyśmy ogólnie, wiecie, jak tanio można kupić bilety ogólnie lotnicze? Bilety lotnicze, jakbyśmy do Wielkiej Brytanii chcieli tak 2 miesiące wcześniej, to byśmy kupili je nawet za 50 zł za sztukę, a teraz ogólnie kupiliśmy za 110, więc i tak wybraliśmy ofertę najbardziej korzystną, ogólnie najtańszą powiedzmy, bo moim zdaniem dać kurwa 2 koła za bilet do Wielkiej Brytanii, gdzie lecisz 3 godziny, gdzie masz, nie wiem, jakiegoś tam alkohol, coś takiego, jakieś kurwa zajebiste linie, nie jest to aż tak potrzebne, bo raczej nie lecisz jakoś super długo.
Więc nie wiem, no jeśli byś leciał przez Atlantyk, to jeszcze ja bym to zrozumiał, że wydać, bo wiecie, jest różnica wydać 100 za bilet, a wydać dwa koła. No jest. O, tutaj jest kość dzienny. Aha, układka. Dobra, możemy sprzedać przedmioty. Tych głów z Bira mam sporo, bo mam chyba ich. Oj, sprzedałem je w końcu. A tu jedno było. Mam chyba 50 coś. Próbowałem dać na aukcję, ale raczej nikt nie kupił. Więc no cóż, albo postoimy sobie na jakiejś E2, albo na jakiejś Elicie kiedyś postoję, bo jednak ekwipunek byłby im potrzebny. Dobra, zobaczymy, jak to wygląda z innymi miastami. Mamy dostęp do Nital, mimo że mamy 40 level. Patrzcie, dostaliśmy achievement, że jestem studentem z Nital. Jest Gloik, jest ten ziomeczek, jest ten skrzat, jest ta typiara. Czy sklepy ogólnie X zostały jakoś zmodyfikowane? Zaraz zobaczymy. Nie, ten sam. Ten nos od pierścieni. Ma na 46 na pewno. Więc jest też tak samo. I jest też typ z butami. A czy nie, jest Pires, który ma miecze. Peres. I nadal ma to samo. Na 63 pierwsza tarcza. Spoko. Tutaj ogólnie też. To jest ogólnie nowy interfejs, tak? I tutaj mamy. Cios krytyczny nie jest wyrażony ogólnie, że macie 20% na cios krytyczny, tylko macie 120% powielenia ogólnie tego ataku, tak? Bo 100% to była normalna wartość, 120% to jest krytyk. Nutris. Nitros. Tutaj jest nitro. Ej, ja nie chcę sobie gadać. Aha, ma to samo. No, nic się tutaj nie zmieniło w Nital przynajmniej. Może zaraz do Tuzmer polecimy. Jak to tam wygląda? Ten buty sprzedaje. Chyba tylko buty. Cześć. No, ma to samo. 53. Ale buty bym musiał zmienić, naprawdę. Chciałbym sobie właśnie te buty na 39 level z orków założyć, ale no nie ma tych przedmiotów w Markonem.com. Nie ma. Spodziewam się, że jeszcze może być sporo przedmiotów, które powinny być ogólnie czy które są w PL, a których nie ma tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, tu zmer. To jest Sailor. To jest jakiś coś ogólnie z tym. Z morzem. To nie jest marynarz? Chyba tak. Marynarz. Tak, to jest marynarz. Marynarz. Maryn. A marynarz, kurwa, chyba. Wow, kto to jest? Jego tu nie było. A nie, to jest ten ziomeczek, który sprzedaje te potki. On wcześniej był tutaj, trzeba było przychodzić, tak? Nie, no okej, okay, to fajnie, fajnie. Nie, to jest spoko. Nie, możliwe, że. Ej, sprawdzimy sobie w margonem.pl, czy też tak jest. Dobra, nie będę się przepaslogował. Ja nie chcę mi się cięcia robić. Ale obstawiam, że też może tak być. I patrzcie, tutaj mamy Black Mountains i Death Note. To jest ogólnie ten. Trupie przełęcz. A tu jest ogólnie tele. Właśnie, też sobie to patrzyłem, gdzie jest ta mapka. I to jest właśnie. No, powiedzmy taki trochę teleport do tu, do Mytar. Czyli przynosi nas to samo miejsce, gdzie przynosi nas przewoźnik z Mytar. No, kolejne udogodnienie dla graczy. Graczy z zagranicy. O nie, 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 żeby nie było, że ja faka pokazuję. Udogodnienie dla graczy z zagranicy, tak? Bo tutaj naprawdę sporo jest tych zabiegów ogólnie. Możemy sobie na wilki iść, bo z wilków chyba też było więcej przedmiotów w margonem.pl i tutaj może ich po prostu nie być. Ja byłem taki naiwny, ja na tych gulach ekspiłem sobie troszkę. Myślałem, że jednak te przedmioty będą z nich lutały. Ale się przeliczyłem. Nie ma. Tak samo questu tu Nital nie zrobię i tej wiwer nie mogę nie mieć równie dobrze. Nie wiem, na Wilczą Paszczę sobie pójdziemy. Ale na pewno podoba mi się to, że nie gram na Berufsie i nie muszę się tak bardzo bać. Mogę sobie iść nawet o 10, o 25, 4, o 24 i stać na tych elitkach, tak? Nie mam takiej presji, bo wcześniej na tym Berufsie była taka presja, że teraz cię zabiją, że już nic nie będzie po tobie można zbierać. Nic po tobie nie będzie, nic, dosłownie nic. Strange, Agility, NSA. No nie wiem.
mógłbym założyć. Może z Witchy Paszy sobie coś zdobędziemy. No i powiem tak, ja jestem w takiej sytuacji, że muszę sobie pozbierać trochę tych przedmiotów. Piątka? Nie, trójka. Po expie sobie przy okazji, czy to na jakąś elitę dwójkę pójdę i jakoś będziemy starać się no, coś zrobić ogólnie w tej grze, tak? Kiedy mam czas, to expie. Dzisiaj ogólnie, znaczy jutro mam komunię ogólnie u Patrycji, tam z rodziny i brat ma, więc no, zadeklarowałem się, że przyjadę, że i dotrzymam towarzystwa i dzisiaj raczej nie mogę się najebać jak księciunio, aż tak bardzo. Wczoraj poszedłem sobie, wypiłem sobie dwa piwa z Patrycją, potem poszedłem na miasto, wypiłem znowu dwa piwa i grzecznie poszedłem sobie do domu. Widzicie, jaki grzeczny chłopczyk jestem. A teraz jak jakiś menel sobie pije piwo o godzinie... Zacząłem o godzinie 15 chyba. Ale zacząłem się teraz delektować alkoholem. I to nawet piwem. Ale naprawdę te desperadosy, wiecie, jak dużo bardziej smakują zmrożone, kiedy po prostu weźmiecie na lodówki, a weźmiecie sobie, kupicie takiego po prostu w sklepie i od razu pijecie, naprawdę jest różnica. Tak jak przy innych piwach, może nie aż tak bardzo, moim zdaniem przynajmniej, ale przy tym piwie to robi swoje. Ma taki posmak trochę tequili. Mi osobiście smakuje. Jak coś, to w Biedronce tylko. Bo w normalnym sklepie macie za 4 zł 400 ml, w Biedronce macie za 4 zł 600. 580, dobra. Więc no, trochę różnica jest. W Kauflandzie chyba też jest, z tego co wiem, taka promocja. Jakiś ziomeczek tu jest. Chyba bije dwie elitki. A nie, tutaj jest kolejny. Wow, ludzie tutaj normalnie stoją. Ej, wiecie co? Pójdziemy sobie na tą E2 jeszcze. Fajne jest to, że mam właśnie 45 użyć do Eder. Dobra, sprzedamy tutaj od razu. Jakieś questy kiedyś będę musiał porobić przy was. Ale to myślę, że jak już dojdziemy do jakiegoś klanu, tak? Jakoś się to ogarnie. Pójdziemy na tą E2, zobaczymy, czy ktoś tam stoi. No, wcześniej mi ktoś zabił, to raczej stoi. Ale raz ubiłem, raz aż ubiłem. Ja nie wiem w ogóle, w jaki sposób działają te timery jebane. Patrzcie, turn off, turn on. Czyli powinno teraz działać. Tylko ja nie wiem, w jaki sposób działa. Tak samo ten loot filter też nie wiem, w jaki sposób działa. Naprawdę. Nie wiem. Na demonach nie XPM. Na tym świecie. Poszedłem sobie od razu na mrówki. Na Berufie to na pewno tutaj XP bym się bał, że o nie, wypierdoli mnie, ten mrówki mnie zabiją, nie, umrę i się ze mną złe rzeczy staną, stracę level. A tutaj XP'imy sobie wyjebane czy padnę. Czasem sobie padam o tako, żeby po prostu być szybciej w mieście, żeby nie tracić teleportu. I tak to się żyje na tym margonem.com, nie? O, złoto zdobyłem z serwera. Do 41 levela można go zabijać. No i co? No tak to się żyje. Nie no, jak macie jakieś szczególne propozycje, jak chcecie ogólnie, możecie łapkę zostawić. Jak coś, to tam wiecie, odzywajcie się. Miło jest naprawdę zobaczyć, że sporo osób ogląda ogólnie tą serię. I naprawdę, wiecie, naprawdę, mówię to szczerze. Jest mi bardzo miło, aż mi się łaska boki kręci. Nie, naprawdę miło. Czy jednak ktoś chce mnie oglądać? Dobra, poczekamy sobie na tą elitkę. Nie, naprawdę mam dużo satysfakcji ogólnie z tego. A jeszcze jak widzę po prostu, że wiecie, z filmów nie zarabiam nic, nie? Ale chodzi o to, że po prostu komuś się to podoba, to naprawdę jest duża satysfakcja. Nie wiem, ja uważam po prostu, że to, że robię filmy na YouTube, to jest po prostu moje hobby, tak? Że robię to czysto hobbystycznie. I chcę, żeby tak zostało, tak? Na pewno nie chcę nigdy stracić ogólnie zapału do tego, mimo że wiele razy traciłem, ale chciałbym, żeby on pozostał jak najdłużej. Bo jest to ogólnie dosyć ważna rzecz w moim życiu, która daje mi naprawdę satysfakcję i kiedy ja po prostu czytam komentarze, czy widzę po prostu wyświetlenia, to naprawdę mnie to w pewien sposób satysfakcjonuje i cieszy. Tylko też, wiecie, ja nie czytam w myślach ludziom ich. To, że proszę was o komentarze, to nie jest ogólnie powód, że ja w jakiś sposób na tym zarabiam czy coś takiego, tylko szczerze chciałbym się zapytać,
co Wam najbardziej podchodziłoby na myśl, tak? Ja czytam każdy komentarz. Czytam każdy komentarz. Odpalam sobie telefon. Patrzę sobie na przykład. Nie wiem, ktoś napisał teraz komentarz. Zaraz się dowiemy. Może ta osoba będzie na filmie. Zaraz. YouTube. Czy zalogowałem się ogólnie na YouTubie, na telefonie? O nie, jakiś pajac mi tu biega. Chyba mnie zabije. No już mnie zabił wcześniej. Kurwa, chuj ci w dupę. No to raczej sobie nie pobijemy. Dobra, nie, nikt nie dał mi komentarza. Patrycja napisała 4 wiadomości. Zaraz się do niej odezwę, przepraszam. Na razie tu nie postoimy. Dobra, wiecie co? Nie no, serio, dzięki za oglądanie. I piszcie tam, wiecie. Oto sam achievement.